kawał męskiego, twardego grania w dzisiejszym spotkaniu na otwarcie rundy finałowej. Myślę, że całkiem niezły poziom sportowy tego meczu, aczkolwiek no, tak jak wiemy, w tej hali ciężko dobry futsal, no, ale dzisiaj myślę, że parę akcji z jednej i z drugiej strony ciekawych. Brawo dla drużyny gospodarzy za zdobycie już Mistrzostwa Polski. Już, no tak to się układa, że liga bez emocji, no ale co zrobić? Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, trenerze, ale przed nami mam przeczucie graniczące z pewnością kolejne części pucharowej. Z góry gratuluję rekordowi, także okej. Natomiast no, też słowo uznania dla mojego zespołu. Myślę, że przez długie fragmenty gdzieś tam potrafiliśmy pokazać spore możliwości naszego zespołu i szkoda przede wszystkim tego, że nie udało się otworzyć wyniku, bo szkoda tego, że nie potrafiliśmy wykorzystać naszych szans. No świetnie Michał Kałuża bronił dzisiaj, no, fantastycznie zamknął bramkę. Zresztą nie tylko dzisiaj, też uratował reprezentację ostatnio też przed pogromem, także naprawdę świetna forma Michała i co, no... Do zobaczenia w pucharze? Gramy dalej, no zobaczymy, no gramy, mamy przed sobą rewanż z Gattą i na pewno będziemy walczyć o to, żeby w tym finale się znaleźć. Twarde, mocne granie, ale tego można było się spodziewać po konfrontacji z Gliwickim Piastem. No i na bramkę trzeba było twojego zresztą autorstwa długo czekać. No tak, długo ten mecz nie mógł się otworzyć. Graliśmy może nie tak jak zawsze, troszkę za wolno. Piast też dobrze grał tak naprawdę w defensywie. Żadna z drużyn tak naprawdę nie chciała chyba stracić bramki, bo to był taki fundament w tym meczu. Nie był to może jakiś piorunujący mecz, aczkolwiek no... Mamy takie sędziowanie, że nie znają nawet zasad, no to może być taki mecz, może troszkę świąteczny. Niektórzy może gdzieś tam głowami już są przy stole. Masz na myśli zapewne sytuację, w której lotny bramkarz Gliwickiego Piasta znalazł się na własnej połowie boiska? No to widocznie wszyscy z trybun znają lepiej te zasady niż dwóch panów, których prowadziło zawody. W każdym bądź razie no, nie był to nasz najlepszy mecz. Aczkolwiek cieszę się, że zwycięski, bo to jest najważniejsze, 3 punkty. My musimy cały czas wygrywać, cały czas odskakiwać od tej czołgi, która nas goni. Aczkolwiek mamy taki komfort, ale powiedzmy sobie prawie oczy, dzisiejszy mecz, jeżeli byśmy się potknęli, już każdy by miał taką iskrę nadziei, a tutaj myślę, że w jakiś sposób odcinamy troszeczkę nadziei co po niektórym, aczkolwiek my mamy jeszcze 4 mecze do rozegrania i cokolwiek by się nie działo w lidze oczywiście, to my musimy te mecze wszystkie wygrać. W lidze 4, ale po drodze Puchar Polski, jego finał, dwumecz, a w nim Piast czy Gatta? Ciężko powiedzieć, no jesteśmy przygotowani na obu rywali tak naprawdę. Aczkolwiek patrząc po pierwszym meczu, faworytem na pewno jest Piast, jeszcze grał u siebie. Aczkolwiek no, my czekamy, zobaczymy co będzie i tak naprawdę my mamy główny cel, mistrzostwo, a jak się uda również i puchar, bo my gramy o wszystkie pule, które mamy do zdobycia w sezonie.